prawidłowo się odżywiać, najlepiej posługiwać się piramidą zdrowego żywienia. U jej podstaw znajduje się pieczywo oraz produkty zbożowe. Najlepiej oczywiście pełnoziarniste. To właśnie pieczywo zawiera wszystkie niezbędne składniki odżywcze do życia człowieka. Zawiera oczywiście najwięcej węglowodanów, które są niezbędne, ale także białko, tłuszcze oraz znaczne ilości składników mineralnych. Dlatego też w naszej katedrze prowadzi się badania w celu poprawy wartości odżywczej takiego pieczywa. Nikt nie wie, kiedy i gdzie powstał pierwszy chleb. Archeolodzy twierdzą, że nastąpiło to już w epoce kamienia, czyli około 10 tysięcy lat przed naszą erą, na terenach tzw. żyznego półksiężyca, czyli obecnego Bliskiego Wschodu. Zanim jednak nasi przodkowie nauczyli się wypieku chleba, najpierw nauczyli się zabiegu prażenia ziarna, dzięki czemu plewy i łuska odpadały od ziarna i łatwo było je potem zmielić, posługując się kamieniami. Wreszcie upieczono pierwszy placek. Stało się to prawdopodobnie przypadkiem na nagrzanych słońcem kamieniach albo w popiele ogniska. Co istotne, ten chleb plackowy, znany od tysiącleci, wypiekany jest do dziś i współcześnie stanowi podstawowe pożywienie ponad połowy ludności naszego globu. Do niego należy tak popularnie i chętnie dziś zjadany podpłomyk, różne postaci macy, różne postacie opłatków, meksykańskie tortille, greckie pity, czy też tak popularna włoska pizza. Pierwsze pieczywo bochenkowe, opierając się na odkryciach archeologicznych, pojawiło się w Starym Świecie, czyli na terenach starożytnego Bliskiego Wschodu, około 6 tysięcy lat przed naszą erą. Zanim to jednak nastąpiło, musiano odkryć proces fermentacji ciasta. I stało się to oczywiście znowu przypadkiem. Ten etap jest bardzo istotny w ewolucji wypieku pieczywa. Na ziemiach polskich od stuleci w uprawie dominowało żyto, więc też powszednim chlebem był chleb żytni. W okresie międzywojennym w bardzo dużych ilościach produkowano w Polsce wysokopopiołową mąkę żytnią, tak zwaną mąkę sitkową, i wypiekano z niej chleb sitkowy. A bardzo mało produkowano wówczas mąki pszennej, którą stosowano wyłącznie do wypieku jasnego pieczywa dla uprzywilejowanych warstw społecznych. W chwili obecnej w Polsce produkuje się w największej ilości jasną mąkę pszenną, a preferowanym przez konsumentów pieczywem jest jasne, jak widać, pieczywo mieszane, pszenno-żytnie, dobrze wyrośnięte, z znaczną przewagą mąki żytniej. W drugiej kolejności kupujemy chętnie dobrze wypieczone, dobrze wyrośnięte, jasne pieczywo pszenne. Niedobrą praktyką produkcyjną jest powszechne stosowanie tzw. polepszaczy pieczywa, które zawierają w swoim składzie wiele substancji chemicznych i różne enzymy. Poprawiają one wygląd bochenków i znacznie przyspieszają proces fermentacji, dzięki czemu klient może kupić świeże pieczywo praktycznie o każdej porze dnia. Należy się jednak zastanowić, czy warto wprowadzać do organizmu substancje obce, które przecież mogą się w nim kumulować. Zdaniem wielu rozsądnych piekarzy, a także wszystkich żywieniowców, tam gdzie to tylko możliwe, chleb powinien zachować walory produktu naturalnego. Coraz częściej obserwuje się powrót do naturalnych metod fermentacji ciasta, czyli do stosowania zakwasów. Polega to na ukwaszeniu ciasta żytniego. Najczęściej zakwasy produkuje się z mąki żytniej oraz wody. Jest to tak zwana fermentacja spontaniczna. Często piekarze wykorzystują tak zwany zaczątek, czyli część ukwaszonego już ciasta dodają do mąki i wody, która jest podana w odpowiednich temperaturach. Aby także przyspieszyć proces fermentacji mlekowej, dodawane są często kultury starterowe, które są wyselekcjonowanymi bakteriami kwasu mlekowego. W ten sposób uzyskuje się produkt wysokiej jakości, który jest zawsze powtarzalny. Samo zakwaszenie ciasta jest niezbędne, aby utworzyć chleb z ciasta żytniego bądź też z ciasta mieszanego, ponieważ białka, które są zawarte
w mące żytniej, tak samo jak i węglowodany, dopiero w środowisku kwaśnym są w stanie wytworzyć odpowiednią strukturę takiego ciasta. Ponieważ pieczywo na zakwasie ma dość charakterystyczny smak i zapach, nie każdy z klientów preferuje taki rodzaj pieczywa. Wybierają oni najczęściej jasne pieczywo pszenne. Natomiast ważne jest, żeby spożywali pieczywo na zakwasie. Dlatego też alternatywą dla pieczywa żytniego jest właśnie pieczywo pszenne na zakwasie. Od ponad 30 lat eksperci do spraw żywienia zwracają uwagę na zwiększenie codziennej racji pokarmowej spożywanej przez nas przetworów owsianych. Ziarno owsa zawiera bowiem cenne składniki odżywcze, takie jak białko o najwyższej wartości odżywczej wśród zbóż, błonnik, frakcję rozpuszczalną, zwłaszcza beta-deglukany, które odpowiadają za hipocholesterolemiczne i hipoglikemiczne właściwości przetworów owsianych, czyli zmniejszenie stężenia glukozy i cholesterolu w surowicy krwi. Ponadto ziarno owsa zawiera związki o właściwościach przeciwutleniających, tak zwane antyutleniacze, a także duże ilości niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, czyli NNKT. Dlatego też w Katedrze Technologii Węglowodanów trwają obecnie badania nad zastosowaniem mąki owsianej, tak zwanej resztkowej, która stanowi pozostałość po produkcji koncentratu błonnikowego. Nasze badania wykazały, że mąka ta nie różni się zawartością poszczególnych składników chemicznych, takich jak białko, węglowodany, tłuszcz, popiół czy błonnik, od mąki owsianej dostępnej w sklepach internetowych. Szukając zastosowania dla tej mąki, w naszej katedrze opracowano receptury na chleby mieszane, pszenno-owsiane, z bardzo dużym, bo aż 50% udziałem mąki owsianej. Chleby te wypiekane są wyłącznie na drożdżach albo z udziałem mąki żytniej w formie zakwasu metodą jednofazową. Chleby te oceniane są bardzo dobrze w ocenie konsumenckiej. Na pewno warto jeść pieczywo. Tylko należy go racjonalnie wybierać, tak aby było to pieczywo z pełnego przemiału, najlepiej na zakwasach pszennych lub żytnich.